Marzenia wielu mieszkańców naszego miasta, w tym burmistrza Grzegorza Mrowińskiego o kinie w Działdowie, w końcu się spełniły. Pierwsi i można śmiało powiedzieć historyczni widzowie oglądali film animowany dla dzieci i dramat dla dorosłych już w piątek 4 września. Oficjalnie kino Apollo otwarto jednak następnego dnia. Byliśmy świadkami oddania do użytku sali kinowej i sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Długo mieszkańcy oczekiwali na to otwarcie, doczekali się, również my się doczekaliśmy w tej trudnej sytuacji. Tak naprawdę ubolewamy tylko nad tym, że na dzień dzisiejszy możemy wpuszczać na nasze spektakle kinowe czy widowiskowe nie więcej niż 105 osób, ale myślę, że nie będzie to trwało długo. Natomiast chcę przypomnieć, że obiekt ten został zrewitalizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Koszt inwestycji to jest 12 milionów złotych, z czego około 7 milionów pozyskaliśmy właśnie z tego programu. Dzięki temu mamy nowoczesny obiekt, w którym mamy projektor cyfrowy, mamy nagłośnienie najwyższej klasy. Już w dniu wczorajszym, jeszcze przed oficjalnym oddaniem tego obiektu do użytku, mieszkańcy Działdowa mogli się o tym przekonać. Mieliśmy dwie projekcje. Jedna projekcja to była bajka dla dzieci, drugi to był film. Jak widać, wystarczy mieć marzenia i odwagę do ich realizacji. Mamy już wyremontowany zamek i kino z prawdziwego zdarzenia. Następny w kolejce jest zbiornik retencyjny, nad stworzeniem którego prace już trwają. Tworzy się też koncepcja basenu, więc wygląda na to, że wkrótce będziemy rozglądać się za sprzętem do pływania i strojami kąpielowymi.